przygotowujemy agrotoma do pierwszego uruchomienia. Z tego co widzę, to firma nam go przesmarowała, więc już nie musimy się martwić o smarowanie. Nie, 24. Dobrze trafiłem. Żabą sobie pomożemy. A, wróć, nie ta śruba, po co ja to odkręcę? To trzeba odkręcić, panie majster. Ale bym był zdziwiony, jakbym to odkręcił. Ciekawe, jak ja bym to później włożył. No, ale tutaj jakość już teraz dużo, dużo bardziej się poprawiła, dużo mocniej. Dzisiaj pierwsze uruchomienie, pierwszy raz będziemy uprawiać pod łubin. Zobaczymy, jak to będzie szło, jak sobie Maciej będzie radził. Jest chyba w sumie na maksa ustawiony. W sumie tak, jeszcze troszkę można go chyba dokręcić. Przyciągnąć go, podnieść go do góry. Ale mówię, na razie go nie będę podnosił. Zobaczę, jak to będzie wszystko sobie radziło. Jak maszyna sobie poradzi z tym. Ale ktoś dzielił to. Chyba pneumatem dokręcimy. Mamy to. I teraz najniebezpieczniejszy moment, bo trzeba tym pieprznąć o dół. Leci, uwaga. I poszło. O, nie wierzę, nawet śruby pasują. Jasny gwint, ale sukces. Proszę bardzo. Majster, lux robota. Nie dokręcam mocno, żeby tu jakiś ewentualny delikatny ruch może był. A może do końca to dokręcić? No nie wiem, klucze wezmę na pole na wszelki wypadek. Będę później patrzył, co się dzieje. Czy to ma być dokręcone, czy to ma być niedokręcone. Ale chyba dokręcone na full, moim zdaniem. Bo tu i tak na tym nie będzie pracowało, i tak na tym nie będzie pracowało, bo to jest na sztywno przecież. Ostatnio jak składałem go, to jakoś ciężej te śruby pasowały, teraz trochę lepiej pasują. O, zaraz na takiej lekkiej ziemi będziemy uprawiać pod łubin. Pierwszy raz. Zobaczymy, jak ta włóka, jak to wszystko będzie sobie radziło. I przede wszystkim ciągnik, jak sobie poradzi, nie? Z tym wszystkim. A ziemia będzie lekka, więc ta włóka będzie bardzo mocno pracowała. Będzie miał dosyć ciężko, nie? Lecimy dalej. Następna śruba. No, w
piątek pewnie mówię, wezmę się za skręcanie pługów, bo tutaj przedpłuszki leżą na górze, tak jak widać, na ternicie, więc będzie znowu następny materiał. Muszę trochę części do niego zamówić właśnie, żeby o, nawet nasmarowali tutaj, proszę bardzo, nie wierzę. Już do końca doszło? Nie, jeszcze nie doszło do końca. Tutaj to w górę, cyk, cyk, cyk. O, nasmarowane. Proszę bardzo. Dobra, mamy to. Klucz do pokrowca. Skręcamy do ciągnika. I możemy jechać. Dobra, do zobaczyska na polu. No i dobra, dojeżdżamy do poletka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może przy samej tej nie będę jechał na pierwszy raz. Przedni napęd od razu mu zapniemy. Polówka, a spróbujemy dwójeczkę na razie. Zobaczymy, żeby go ustawić, nie? Może trochę radyjko przyciszy. O, później jeszcze raz sobie przelecę najwyżej. Pierdzielić z nim. Dobrze, jest wyrównany, ustawiony. Ale coś on płytko idzie. A, dobra. Wróć, trzeba go przestawić, panie majster. O tak, cyk, dobra, wyciągamy go. Głębiej. Strony, bo się nie ściąga, bo teraz to jest za płyciutko. Panie prezesie, puszczamy go na maks. Sprawdzamy, jak to będzie wyglądać. Łopsa, sa, 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 nie będę szedł po nim, bo zaraz orła zaliczę i tyle z tego będzie. I rozkręcamy go. Idziemy w dół. O, jak pięknie siada. Dobra, z drugiej strony teraz go. No, trochę trzeba będzie pobiegać, żeby go opuścić. Niestety. A, jeszcze jedne te są. Turka wodna, patrzcie, zapomniałem o tym. Widzicie? To może i nie będzie trzeba biegać. Bez wejścia na agregat się nie obejdzie, bo ja tu nie będę tyle biegał dookoła. W trochę słabym miejscu ta regulacja jest, że nie da się tego zrobić gdzieś centralnie w jakiś sposób, nie? Dobra, puszczamy. Idziemy w dół. Coś powinno iść do samego dołu. Co jest? Mordę. Czego nie chce iść? Znowu nam. O, dobra. Tam głęboko. Ten stworzyn przekładamy. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać zaraz.
Możesz, kurde, widzicie? Ten ząb tu jest za blisko. Widać go na pewno. Skurczy bąka. Albo bąko skurcza. Nie wyjąłem wcześniej tego i będzie pewnie problem teraz. Też ten ząb jakoś tak dziwnie w tym miejscu. Wyjdzie, nie wyjdzie. Kurde. Mordę jeża. Miała to być taka prosta, przyjemna sprawa. A jednak jak zwykle nie jest. To proba. Nie wiem, czy on nawet się trochę nie wygiął. Ale żeby taki drut wygiąć, no z bibuły musiałby być. O, dobra. No nie, nie wygiął się, dobrze jest. O, i teraz siądzie ładnie. Do końca. Tak. Tu już siedzi. No i coś tu jest nie tak. No i co? Znowu tu nie można wsadzić. Patrzcie. Tu brakuje, tu nie dochodzi. Coś tu spierdzielili znowu. Znowu jest coś nie tak. Dobra, przełożymy go tu i tyle. Ale żeby zaraz to nam się nie wyginało, jak to będzie szło w dół. Tam nam się opiera do końca, czy nie? Zaczy. Oparło się, dobra. Sprawdzimy teraz tu. Etap. Nie no, może trochę oparło się. Sprawdzimy, żeby nie było. Czy wejdzie, czy nie wejdzie? Weszło. Dobra, okej. Okay. Moja wina, nie producenta, żeby nie było. Dobra, teraz troszeczkę do tyłu. Cofniemy. To dalej dwójeczką spróbujemy. Żeby tutaj maszyny nie przemęczać. Sobie ładnie pracuje, rozpycha, tutaj już na boku nie mamy tego dołka takiego, co nam się robił, bo już zęby głębiej pracują, rozpychają to wszystko. Ole, fajnie wygląda. No cóż, całkiem nieźle. Całkiem nieźle, całkiem fajnie. O, coś tu nam staje, co tu się dzieje? A, włóka zaczęła bardziej mocniej ciągnąć. No też jakiś garb się trafi pewnie. Nie będziemy tu szybko jeździć. Można było parę centów płycej. No, ale chyba lepiej troszkę głębiej. A przy tym agregacie będzie ważne to, żeby nie zatrzymać się tak pizdowato, za przeproszeniem, bo wtedy będzie nam kupy robił. Tutaj jakiś kompost był rozłożony, dlatego to pole tak wygląda, jest mocno zjeżdżone, nie? Ale to mówię, to sporo rzeczy tutaj było rozłożonych, jakichś tam odpadów takich z całego lata,
gdzie zbieraliśmy trawę na tą kupę i ta kupa teraz została, że tak powiem, zabrana tutaj, rozwieziona, nie? No i co, buta ładnie pracuje. No fajnie, fajnie. Tutaj też widać ładnie pływająca, na tej pływającej fasolce widać ładnie. Ładnie pracuje łącznik górny. Nie jest tak, że jakoś tam pręży, że w którąś stronę pcha. Pcha agregat, tylko agregat luźno sobie leci. Tak to wygląda. No podoba mi się ta robota. Jak to wychodzi. No co? Nara. Tyle na dziś. Siemaneczko. Do następnego.